Okej, siemano wszystkim. Dzisiaj będzie mega filmik, taki bardzo ciekawy. Mianowicie na pewno dużo osób ma z tym problem. Jak przesłać obraz bezprzewodowo z kamerki Manta MM336. Kupiłem ją uszkodzoną. Naprawiłem ją, teraz jest podłączona do USB-ka, bo ją ładuję. Zresztą kupiłem dzisiaj kabel nowy USB, także tego wyrzucamy, bo on jest już totalnie rozwalony. Także poczekajcie, wyciągnę sobie tylko kabelek USB. Przy okazji będzie mały taki pokaz tego kabelka. Za 15 zł w Lombardzie kupiłem. O wiele lepszy niż, zaraz porównamy do pewnego kabla, który kupiłem prawie dwa razy drożej. To jest ten kabel. Wow, no nie, no fajnie jest zrobione. Jeszcze nawet jest spięty taką gumką. Ale superancki. A, ta gumka? No nie, no ta gumka. Tą gumkę można wyciągnąć, ale super ten. No i to jest kabel USB. Kurczę, mięciutki, fajny. To teraz wam pokażę, jaki kupiłem kabel. Chyba drożej, bo chyba dałem 25 zł za niego. Coś takiego. Strasznie sztywny, twardy taki. Niedobry jest, naprawdę. A ten jest o wiele lepszy, bo jest elastyczny. Nie jest taki sztywny. Także wow, fajny, fajny. To sobie odepniemy. Podłączymy sobie do ładowarki ten kabel. No i nawet będzie do ładowania pada od PS4. I teraz podłączmy sobie tutaj do kamerki. Ok, elegancko. Dobra, teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli pokazania wam, jak przesłać obraz bezprzewodowo z tej kamery do telefonu, lub też możemy w ten sposób przesłać obraz do aplikacji, która jest na Windowsie, czy tam na Windowsie, na komputerze czy laptopie. Powiem wam tak, o, czytałem dużo, dużo na ten temat. Ludzie tam pisali, żeby używać jakiejś aplikacji na telefon Go Plus Cam, coś takiego. Nawet na forum Manty był jakiś tam link do tej aplikacji. Pobrałem ją i wiecie co? ta kamerka niby to się połączyła przez Wi-Fi z telefonem. Totalnie nie działała z tą aplikacją. Zero jakiegokolwiek obrazu na aplikacji. Gdzie tam pisali, że to jest dedykowana jakby aplikacja do tego. Także tutaj Manta się nie popisała, jeżeli chodzi o tą kamerę. Przypominam jeszcze raz, Manta MM336. I teraz taka ciekawostka, podobno są trzy wersje wypuszczone tej kamerki. Pewnie kolejna była ulepszana i tak dalej. I różnią się tym, że na przykład te ulepszone są z wejściem na mikrofon tutaj. Chyba już nie jest mikro, tylko jest mini HDMI wyjście. Także trzeba uważać, żeby nie kupić tej najgorszej wersji, bo jest strasznie cieniutka ta kamerka. Ale za 20 zł ją kupiłem, za 25. Także było, można się pobawić i tak dalej. Dobra, przejdźmy teraz do podłączenia tego do telefonu. Włączmy sobie kamerkę i robię mi coś takiego. Tutaj na górze mamy przycisk OK. Przytrzymujemy go dłużej, tak żeby na ekranie było pokazany napis Waiting for Wi-Fi connection. Bateria się ładuje, także już nam się nie wyłączy kamerka. I teraz tak, o, na telefonie użyję WLC Playera. Słuchajcie, WLC Player jest zarąbistą aplikacją. Tylko z WLC Playerem udało mi się przesłać obraz bezprzewodowo do telefonu. I teraz tutaj trzeba wpisać adres strumieniowania. Wiecie, ile ja rozkminiałem, żeby znaleźć ten adres? Nie pytajcie mnie, jak to zrobiłem. Udało mi się. I teraz takie coś wklejam. Ten adres będzie w opisie filmiku, także nie martwcie się. I zobaczmy, co się będzie działo. WLC Player chodzi. Aha.
Muszę się połączyć. Przepraszam Was, źle Wam powiedziałem. Jeżeli tu będzie Wanting for Wi-Fi Connection na kamerce, musimy otworzyć Wi-Fi, znaleźć sieć Action Cam, połączyć się z nią. Jeżeli się połączymy, dopiero teraz możemy w WLC Playerze jeszcze raz. Wklej ten adres. Połącz się. I jak widzicie, ekran z kamerki jest na telefonie. Ja teraz zrobię taki motyw, że wezmę sobie tą kamerkę tutaj, dam za okno. Zrobimy małe szpiegowanie. Nie wiem, jak to będzie widać. Aha, teraz widać okno. Dobra, źle ustawiłem kamerkę. O, mamy chmury. Mamy piękne chmury. Widzicie? To jest obraz z kamerki. I najlepsze jest to, że możemy sobie go fajnie obrócić na taki ten większy obraz. O, teraz jest na dużym ekranie. Mamy podgląd z kamerki. Na żywo to jest oczywiście. Patrzcie, ja teraz tam rękę podłożę. Widzicie? Zarąbista opcja. To jest no fajna opcja, naprawdę. Jednak kamera z Wi-Fi robi swoje i teraz mogę użyć tej kamerki do czego? Do monitoringu. Mogę monitorować na przykład podwórko, sąsiada. Nie, no takie to nie jestem. Ale tak się śmieję, nie? No można to wykorzystać na różne sposoby. Najlepsze by było, jakbyśmy mieli dostęp gdzieś tam, na przykład będąc w pracy, nie? Tego DDNS, czy jakoś tak. No to jest opcja fajna bardzo. Można się pobawić w różne tam metody tego. To zastosowania są różne. No nie wiem, możecie z tą kamerkę sobie gdzieś przed bramą zamontować, tak? Ważne, żeby była zasilana tylko. Bo wtedy może działać non-stop praktycznie. No z czym możecie? Możecie ją połączyć z OBS-em, słuchajcie. Jest taka opcja, bo jak mówiłem, bez problemu łączy się WLC Player z tym właśnie RSTP. I także takie coś robicie. Łączycie się z WLC Playerem na przykład na laptopie czy tam komputerze, uruchamiacie OBS-a, ładujecie aplikację, żeby Wam tam jakby wyświetlało tę WLC Playera. No i jak Wam wyświetli WLC Playera, to możecie sobie już tam na przykład w OBS-ie skadrować to okno, tak żeby nie było widać menu aplikacji i tak dalej. I wtedy macie sam obraz z WLC Playera, który wyświetlany jest w OBS-ie, a tam już możecie robić sobie różne rzeczy. Możecie już to nagrywać, możecie dodawać jakieś tam napisy i tak dalej. Także tu OBS to jest kombajn, jeżeli chodzi o takie dosyć streamowanie gdzieś na YouTube'a i tak dalej, nie? Wiecie, o co chodzi. No. Myślę, że przydać to się niektórym osobom, którzy na przykład tą kamerkę posiadają Manty MM336, czy nawet tam inną, a chcieliby przesyłać obraz bezprzewodowo do telefonu bądź laptopa. Jeszcze co by było fajne? Fajne by było, gdyby tutaj ten WLC Player miał opcję na przykład nagrywania. Tylko nie wiem, czy to jest korektor graficzny, zmiana rozmiaru. No nie ma. Jeżeli chciałbym to nagrywać, to tylko i wyłącznie, jeżeli mam w telefonie coś takiego jak na przykład gdzie tu mam nagrywanie ekranu, nie? A to jest przez telefon już. Widzicie? Nawet chmury się zmieniły. Przesuwają się powolutku. Także to działa. To działa i to jest bardzo fajna opcja.
Powiem Wam szczerze, że jakbym miał jakąś taką lepszą kamerę, która ma Wi-Fi i wyświetlałaby obraz na przykład przynajmniej w tych 2K, już nie mówię o 4K po Wi-Fi, bo to trochę by było ciężko, chyba że przejść z 5G. No ale na przykład no te 1080p, żeby było. Tutaj mam ustawione teraz niby 1280x720. To jest natywna rozdzielczość tej kamerki. No i tyle. Udało się przesłać.